tym nagraniu podam Ci najszybsze i najprostsze wskazówki, które możesz zastosować do życia i wdrożyć od zaraz po obejrzeniu tego nagrania, po to, żeby schudnąć, żeby zmienić swoją sylwetkę i zacząć trenować. Więc zaczynamy! Pierwsza rzecz. Żeby zacząć się odchudzać, żeby zacząć zmieniać sylwetkę, musisz być na ujemnym bilansie kalorycznym. To, czy chudniesz, czy tyjesz, to jak zmienia się Twoja sylwetka, zależy od kalorii, od tego, co jesz w diecie. Więc najprostszą rzeczą, którą możesz zrobić w tym momencie, to zabrać swój telefon, ściągnąć jakąś aplikację do liczenia kalorii. Tych aplikacji w internecie jest dużo. Fitatu, MyFitnessPal, wpisz sobie liczenie kalorii, aplikacja. Ściągasz taką aplikację, wpisujesz swoje dane, wagę, wzrost i ta aplikacja na szybko wylicza Ci, ile kalorii potrzebujesz i co zaczynasz robić? Zaczynasz liczyć jedzenie, które spożywasz w ciągu dnia, czyli wpisujesz sobie do tej aplikacji. Te aplikacje mają skanery kodów, dzięki temu możesz szybko produkty sobie zeskanować i wiesz, jakby nie musisz mieć wiedzy, żeby zacząć to robić. I to jest najprostsza, najszybsza rzecz, która da Ci efekty, ponieważ dzięki temu zaczniesz, zauważysz, ile kalorii spożywasz, zobaczysz, co ile ma kalorii i zaczniesz się tego uczyć. Więc jeżeli chodzi o odżywianie, jeżeli chodzi o dietę, to jest rzecz, którą możesz teraz wprowadzić od razu, więc zrób to teraz i zacznij liczyć swoje kalorie. Druga rzecz. Zacznij liczyć liczbę kroków i zwiększ tą liczbę. Czyli, żeby zmieniać sylwetkę i odchudzać się, musimy zacząć spalać więcej kalorii. I najprostszą rzeczą, którą możesz zrobić, to jest więcej się ruszać. I nie musisz nie wiadomo jakich treningów robić, nie wiadomo czego. Wystarczy, że zwiększysz trochę liczbę kroków w ciągu dnia. I większość telefonów aktualnie ma, same te telefony mierzą nam liczbę kroków, więc możesz sobie wejść do swojego telefonu, zobaczyć ile tych kroków masz i przykładowo możesz mieć 2-3 tysiące, to jest bardzo malutko i postawisz sobie za cel od kolejnego dnia zrobić 1000 kroków więcej i tak dalej, zwiększać tą liczbę kroków. Dzięki temu zaczniesz spalać trochę więcej kalorii i Twoja sylwetka z czasem będzie się poprawiała. Widzisz, jakie to jest proste? I znowu podsumowanie tego podpunktu. Zrób to teraz, zacznij mierzyć swoje kroki, zwiększaj tę liczbę i obserwuj, jak zmienia się Twoja sylwetka. Trzecia rzecz, aktywuj swoje mięśnie. I tutaj jest błąd i problem, który popełnia większość osób, że zaczynają swoje treningi, zaczynają się ruszać, mają pracę siedzącą i robią sobie krzywdę. Dlaczego? Ponieważ ich ciało nie jest przygotowane do ruchu. Więc zanim zaczniesz trenować, musisz się nauczyć aktywować i wzmacniać swoje mięśnie. Jeżeli masz pracę siedzącą, jeżeli dużo się nie ruszałeś, mamy dwa największe problemy. Nieaktywne pośladki, ponieważ większość dnia siedzimy i pośladki są nieaktywne. Druga rzecz, słabe plecy, słabe łopatki, nieaktywne plecy, tak? W wielkim skrócie, więc musimy zrobić ćwiczenia, którymi aktywujemy te mięśnie i wzmocnimy. I już Ci je pokazuję. Pierwsza rzecz, czyli plecy, ponieważ uważam, że plecy są najważniejsze. Większość z nas gdzieś tam siedzi i się garbi i mamy właśnie te plecy rozciągnięte, więc najprościej zrobić to gumą. I jedna wersja tego ćwiczenia, guma pod nogi. Pochylenie się, możemy sobie tak, i ściąganie delikatnie, wiosłowanie. Chodzi o to, żebyś poczuł plecy, żebyś poczuł tutaj łopatki. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby łopatki, nie będę wchodził w technikalia, bo to ma być szybkie nagranie. Najważniejsze, żebyś zrobił taki ruch do tyłu i w dół, żeby ustabilizować sobie łopatki. I druga wersja, na przykład o cokolwiek w domu możesz sobie oprzeć tą gumę. Właśnie to jest fajne, że gumy możesz gdzieś w domu sobie zrobić i robimy podobnie. Czyli na przykład tak i tak. Albo się przesuwamy na stojąco i po prostu ściągamy.
Najważniejsze, żebyś poczuł tutaj plecy. I drugie ćwiczenie, pośladki. Kładziemy się, spinamy brzuch. Tutaj ważne, żeby nie było przerwy, żeby wbić plecy w podłoże i wypychamy i wracamy i znowu. Tutaj sobie możesz sprawdzić, czy pośladek jest twardy. Ważne, że kolana są leciutko na zewnątrz. Mamy twardy pośladek, aktywny brzuch. Więc przed każdym treningiem, albo nawet jako trening na początku, możesz sobie robić takie ćwiczenia i dzięki temu wzmocnisz swoje ciało odpowiednio i bezpiecznie zaczniesz trenować. Idziemy dalej. Kolejny etap. Zacznij trenować na przykład w domu całe ciało. I to jest bardzo ważne, że powinieneś trenować całe ciało, przetrenować największe mięśnie w ciele. I znowu największy błąd, co robi wiele osób, zaczyna trenować jakieś treningi, nie wiem, przed telewizorem i tak dalej i nie trenuje całego ciała. I się dziwi, że są problemy. Więc w takim treningu całego ciała, który potocznie się nazywa FBW, Full Body Workout, tu nie będę Ci wchodził znowu w treningi, w nie wiadomo co, tylko pokażę Ci najprostsze ćwiczenia, które możesz zrobić, żeby przetrenować całe ciało. I zaczniemy od pleców. Tak jak zrozumiałeś wcześniej, większość osób ma problem z plecami, one są nieaktywne, one są słabe, więc trening możemy zacząć od wzmocnienia tych pleców. I teoretycznie możemy to zacząć na gumach, bo mamy gumę, ale gumy w pewnym momencie są niewystarczające, więc ja przygotowałem hantelki, którymi można trenować w domu. Więc robimy wiosłowania hantlą w opadzie tułowiem, na przykład stojąc. Biorę sobie hantelki, układam się, ściągam opadki do tyłu i w dół, pochylam i wiosłuję. To może być Twoje pierwsze ćwiczenie. Sugeruję, żebyś w swoim planie właśnie zaczynał od pleców. Przechodzimy do drugiego ćwiczenia. I to mogą być pompki. Tylko prawidłowe pompki z aktywnym brzuchem, z odpowiednią postawą, ze ściągniętymi łopatkami. Więc robimy sobie pompkę. Jeżeli to jest za trudne, robimy pompkę na kolanach. Mamy przećwiczoną klatkę, mamy plecy, robimy na przykład brzuch i u osób początkujących nie jest zalecane, żeby robić dużo brzuszków, ćwiczeń, które pogłębiają niektóre wady, czyli właśnie w taki sposób i możemy zrobić planka. Planka z nastawieniem na aktywny brzuch i na to, żebyś czuł brzuch. Polecam zacząć planka od wersji z wyprostowanymi rękami. Czyli w taki sposób. Zerknijcie sobie na mój pośladek. On jest napięty, jest aktywny. Mam proste plecy i napięty brzuch. Dużo osób robi planka tak, w zły sposób. Czyli napinamy pośladek, napinamy brzuch i wytrzymujemy tutaj chwilkę. Czyli mamy tutaj wzmocnione mięśnie kor, mięśnie brzucha. Idziemy dalej. Kolejne ćwiczenie to przysiad, tak żeby zaangażować sobie nogi. Co jest bardzo ważne, ja teraz nie wchodzę w szczegółowo jak technicznie to wykonywać, pompkę, przysiad, jest wiele szczegółów technicznych. Tutaj Ci się gdzieś wyświetli na moim kanale, będziesz miał nagrania konkretnie, jak robić te ćwiczenia krok po kroku, więc teraz nie wchodzę w szczegóły, więc koniecznie jak zaczniesz robić te ćwiczenia, zobacz też inne nagrania na moim kanale. Pokazałem Ci przed chwilą ćwiczenia aktywacyjne na plecy, na pośladki, pokazałem Ci ćwiczenia na klatkę, w zasadzie na całe ciało. Zostały nam jeszcze barki, został nam biceps, ale to są dodatkowe, mniejsze mięśnie, więc na samym początku nie musisz jakoś ich mocno katować. Oczywiście jak chcesz, to raczej sobie spokojnie w internecie znajdziesz, jak wykonywać te ćwiczenia.
i będziesz miał przećwiczone całe ciało. To jest bardzo ważne, żeby trenować całe ciało, żeby na początku nie było dużo tych ćwiczeń, żeby to nie były jakieś hardkorowe ćwiczenia, żebyś je robił dobrze technicznie. Dlatego mówiłem, większość nagrań z techniką treningu znajdziesz na moim kanale. I zobacz sobie, co ja tutaj mam. To jest mój zestaw, a w zasadzie nie mój, tylko bardziej mojej żony, bo ona często trenuje w domu. Taki podstawowy zestaw, który ci wystarczy, żeby zacząć trenować. Jak to u nas właśnie wygląda? Jak skończymy trening, tą matę damy sobie z boku, czyli tą matę po prostu wyciągamy. W domu można taką matę sobie złożyć, to jest super sprawa, czyli taka mata jest konieczna. Mamy zestaw gum. Tak, i teraz Ci pokazam jedną gumę. Te gumy mają różną twardość, w różny sposób możesz aktywować sobie niby mięśnie. I na tych gumach jeszcze dużo więcej idzie zrobić, ja Ci pokazałem tylko podstawowe ćwiczenie. I mamy hantle. Jeżeli zaczynasz, spokojnie wystarczająca ilość obciążeń, którą potrzebujesz, to jest 20 kg na hantle. Zobacz sobie, jakie ja tutaj mam duże hantle. Czyli razem mam 40 kg i większość ćwiczeń tutaj sobie spokojnie na początku przerobię. Więc taki zestaw według mnie jest wystarczający, żeby zacząć trenować w domu, żeby zacząć się ruszać. I znowu, tak jak mówiłem, szybka rada, konkret, co możesz zrobić. Przygotowałem dla Was linki, ja sobie to zamawiałem na Allegro. Możesz wejść na Allegro, to są tanie rzeczy, kupić sobie je i od razu za kilka dni zacząć trenować i w taki sposób się ruszać. I tak jak powiedziałem, co potrzebujesz, to taką matę, gumy, hantelki, nic więcej i możesz się ruszać od razu. I w zasadzie najważniejsza rzecz, zacznij działać i zacznij to wdrażać. Zrób te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, szczególnie jeżeli chodzi o liczenie kalorii, jeżeli chodzi o aktywność, o kroki, to możesz zrobić od razu, nie musisz na nic czekać. Ale wiesz, co jest bardzo ważne? Że to jest dopiero początek i to, co Ci tutaj powiedziałem, to jest taki ułamek wiedzy. Powiedziałem Ci bardzo malutko, ponieważ to jest nagranie na YouTubie, a żeby Ci wyjaśnić najważniejsze rzeczy, potrzebowałbym godzinę samego startu. I właśnie dla takich osób, które chciałyby poznać to szczegółowo, przygotowałem moje szkolenie na żywo, online, taki webinar, w którym wszystko Ci szczegółowo wyjaśniam. Tak jak mówię, to było dość połowiczne wyjaśnienie całego tematu. Tu jest dużo więcej rzeczy, o których nie mówiłem. Na przykład takie rzeczy jak relaks i takie rzeczy jak sen, który też jest kluczowy. Więc zapisz się na mój webinar, tam będziesz miał też link w opisie albo gdzieś Ci się tutaj wyświetli. To jest darmowe szkolenie, gdzie szczegółowo wejdziemy w te najważniejsze rzeczy. I to było na tyle. Życzę Ci, żebyś zaczął fajnie trenować, fajnie się ruszać i szybko zmieniać swoją sylwetkę. Do kolejnego nagrania. Cześć.